Witajcie, moi drodzy. Mówi do Was Marta Matosek z ciasnego pokoju w Londynie. Mam dla Was bardzo ważną wiadomość. Jak zapewne wielu z Was wie, na początku marca tego roku opublikowałam książkę Jutro siano kosy. Jest to opowieść o życiu pewnej rodziny na wsi mazowieckiej na przestrzeni dekad od początku II wojny światowej, aż po czasy współczesne. Opowieść ta jest dość osobista, bo opisuje kulturę, życie i zmagania z codziennością mieszkańców mojej rodzinnej wsi Regut oraz mieszkańców właśnie gminy Celestynów, a także historię z życia mojego dziadka Józefa. Ale to było na początku marca, prawda? Wieki temu. Od tamtej pory świat opanowała pandemia koronawirusa. Codziennie ludzie zarażają się i umierają. Co szczęśliwsi utknęli w domach ze zbyt małą ilością mydła antybakteryjnego, a zbyt dużą ilością czasu do zabicia. I właśnie mam dla Was świetną wiadomość. Jak wykorzystać ten czas? Otóż książka Jutro siano kosy od dzisiaj jest dostępna online do pobrania za darmo. Jak ją zdobyć? Bardzo prosto. Wystarczy kliknąć na linka do strony Stowarzyszenia Kultury Mazowsza, które się znajduje na dole w opisie tego wideo. Mam nadzieję, że książka ta będzie dla Was inspiracją i pozwoli Wam cofnąć się w czasie i przeżyć właśnie niesamowite przygody i historie z bohaterami tej książki. I czytając również, mam do Was wielką prośbę. Proszę w komentarzach tego wideo wpisujcie przemyślenia, a także historie z życia Waszych przodków, Waszych dziadków, rodziców i przeżycia, które opisują zmagania z trudami i siłę oraz cierpliwość, które pomogą nam w pewnym sensie przejść przez ciężką sytuację pandemii. Chciałabym właśnie, żeby to potraktować jako pewien hołd złożony nie tylko starszym pokoleniom, ale też właśnie zwykłym, a niezwykłym ludziom, którzy tak jak nasi dziadkowie w przeszłości, w czasie wojny, teraz narażają się życie w obliczu pandemii. Ludzie tacy jak lekarze, pielęgniarki, kierowcy, kasjerzy, salowe. Także, moi drodzy, zachęcam Was bardzo do czytania tej książki, do dzielenia się z przemyśleniami na jej temat, dzielenia się historiami Waszych przodków oraz oczywiście dzielenie się tą książką z innymi. Dawajcie znać, co o niej myślicie. Dzielcie się wrażeniami. Jestem naprawdę ich bardzo ciekawa. A tymczasem bądźmy wszyscy wytrwali, zdrowi i pełni nadziei. Tego nam wszystkim życzę z ciasnego pokoju w Londynie. W kwarantannie. Pozdrawiam Was, Marta Matosek. Cześć.